rzekł znowu do swoich uczniów. Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go i jeśli będzie żałował, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwróci się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę, jak ziarenko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą, oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł, przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam, oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegajcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje się od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego. Tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. A przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie, jak działo się za czasów Lota. Jedli i pili, kupowali i sprzedawali. Sadzili i budowali. Lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota.
kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go, gdzie, panie? On im odpowiedział, gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.